godzina! Do zobaczenia w drugim świecie! 17 tysięcy łapek w górę, jeżeli wbijecie pod tym odcinkiem te 17 tysięcy łapek w górę, to obiecuję, serio, powiem Marysi, że jestem Spider-Manem. Chodź ze mną w tej chwili, masz 3 sekundy, a wybić zegarkę Medon. 3, 2, 1, 0. W tej chwili idziesz ze mną tej szatni i wszystko wyjaśniasz. W tej chwili! Kochani, jeżeli zostawicie 17 tysięcy łapek w górę, to obiecuję wam, że odwiedzimy panią Zofię w szpitalu. Już teraz zostawcie łapkę w górę, to odwiedzimy ją. Napiszcie jeszcze raz. O, jesteś. Jestem. Spider-Manie, witaj w moim domu. Okej, okay, rozumiem. Nie macie Spider-Mana? To spotkamy się po mojemu. Będzie wybuchowo. Iron Manie, tu ja, Spider-Man. Zostaw te drzwi. O, jednak się zjawiłeś. Czemu cię nie było? Nie twoja sprawa. Moja, Spider-Manie. Muszę cię nastawić. Co musisz? Nastawić! Jesteś nieobliczalny! Okradłeś bank z premedytacją! Nie masz zasad! Mówiłeś co innego. Moje zdanie się zmieniło po tym, jak nie przyszedłeś! Okej, okay, ale zostaw mój dom! Twój dom zostawię! Ale ty zapłacisz za kradzież! O nie! Do zobaczenia w drugim świecie! Ja naprawdę zrobiłem to dlatego, że ją kochałem! Okej, rozumiem. Nie wiedziałem, że jesteś tak młody. Ile ty masz lat? 15. Dlaczego nie powiedziałeś? Co miałem powiedzieć, że jestem nastolatkiem? A nie wyglądam? Nie widzisz, ile mam wzrostu? No nie wiem, myślałem, że jesteś minimalkiem takim, krasnoludkiem. Bardzo śmieszne. Dobra, przepraszam, mój błąd. Ponawiam prośbę spotkania. Nie wiem, czy chcę, nie widzisz, jak wyglądam? Prawie mnie zabiłeś. Spróbujmy odbudować te relacje, okej? Okay? No dobra, niech ci będzie. Kiedy? Dzisiaj po szkole. Dobra? Okej. Okay. Będę w okolicy budynku Oscorp. Tym razem się zjaw. Ała.
i... mama mnie zabije. Jezu, Lufar, co ci się stało? Proszę, Lufar, co ci się stało? Halo? Czego ty jesteś taki po... Lufar? Halo, Lufar. Dawaj, Lufar! Lufar, halo. Dawaj, no. A co się on jest nieprzytomny? Dobra, zrobię mu sztuczne oddychanie. Nie, ja mu zrobię sztuczne oddychanie. Nie, nie, no ja na pewno się lepiej znam. Nie, ja się lepiej znam, no sorry. A, no. No, no. Czego, w takiej szkole, nie. Tak, ja już raz mu ratowałam życie, więc... Raz. Dobra, suń się, szafo, idź. Dobra, to pociaro, na pewno nie wiesz co robisz, tak? Lufar, Lufar, wszystko dobrze? Kto się tak pobił? Co ci się stało? Co ty? Cześć, cześć, tak. Cześć. Co ci się stało? Kanapki, no. No? Nie bredzi. Kanapki. Jest nim dobrze. Lufar, kto cię pobił? Kanapki. No, ja idę po lód. Nie, poczekaj, ja pójdę po lód. Zostaw. Oła, co się stanęło? Mi się śniła Marysia. Marysia! Gwen! No to ja, Lufar, co się stało ci? Chyba mi się śniłyście, wiecie? Śniłyście się mi gdzieś, nie wiecie? Ty mi się śniłaś? I ty mi się śniłaś. Dobra, idziesz, wiesz? Dobrze. Kto cię tak pobił? Niech mi nie powie, ja się zrobiłem... Łubu dubu, schody, klat, w sensie... Pruk. No, radzi. Byłem, żeby powiedzieć wam coś i zobaczyłem, że nie otwieracie mi drzwi. Ja po prostu... Łubu dubu. I my tego nie słyszałyśmy? No coś nie wierzę. Właśnie troszkę dziwne. No ja się właśnie dziwię, wy chyba tam pijane byłyście. My pijane. Ty bardziej wyglądasz na sobie pijaną, ale... Moje ręce. Co ci się stało w dłonie? No fair. No bo Iron Man... w sensie... No bo... ten... zębami zaryłem o zęb. Ale to jest bardziej przypalone niż... Jakbyś się z kimś bił? Znowu? No bo ten... Czajnik na żelazku był. I musiałem szybko... Na schodach. Czajnik na żelazku na schodach? Tak. Tak. Ja wiem, że to brzmi tak dziwnie, ale no czajnik na żelazku na schodach. No i się woda gotowała. No. Dobra. Hej, witajcie. Ja jestem Lucyna, a to jest kolejny odcinek z Minecraft. Z ekstra szkoły, edycja Spider... W sensie edycja czajniko, żelazko, desko... Szkoła. Tak. Dziewczyny, bo wy powinniście opuścić mnie to. Moja mama zaraz stanie. No jak opuścić, jak ty jesteś cały pobijany? W jakim stanie ty jesteś? Moja mama zaraz stanie i będziesz miał taki przypał, ona od razu powie, no że to wy. No trudno. Nieważne, no ważne, żebyś się dobrze czuł. Nie, ja się dobrze... Oh. Nie wstawaj, Ja się dobrze czuję, okej? Nie wstawaj, nie. Nie. Musisz usiąść. Nie, dziewczynę, przepraszam. Nie, Lufar. Nie, Lufar, no bo coś ci się stanie jeszcze. Gdzie jest ta mikrofala, która się spaliła? Nie, Lufar, nie. Wow. Gdzie się żelazko mikrofala? To była naprawdę męcząca dla mnie noc, więc dziewczyny... To siadaj, no jak to jest męczące, to siadaj, odpocznij. Nie, wy musicie iść, bo moja mama za dosłownie jest zegar. Nie, Lufar, nie możesz biegać po domu, no. Gdzie jest zegar? Nie, Lufar, siadaj, już na kanapę. Tak, powiedz mi, która jest godzina? 7:55. Musicie iść, mama za 5 minut wstaje, ona was siadaj, zamorduje. Nie, Lufar, nie. Nie możesz zachodzić. Ciszej, bo obudzicie. Ciszej, bo obudzicie. Kochani, 17 tysięcy łapek w górę, uwaga. Powiem Marysi, że jestem Spider-Manem. Każdy teraz zostawia. Każdy. Wy musicie opuścić ten dom. Moja mama będzie wściekła. Nie, od razu, trudno, siadaj. Nie. Kochani. Ja dzisiaj nie mogę tego zrobić, zrobię to w kolejnym odcinku. Wybiorę... Nie, w kolejnym odcinku siadaj! Nie wiecie o co chodzi! No trudno, no, gdzie ty idziesz? No znowu chcesz po tych schodach spaść! Zapnąłem drzwi. Dobra,
Kochani, każdy teraz bez wyjątków pisze w komentarzu, kogo mam wybrać, czy Marysię, czy Gwen, bo będę musiał zadecydować. Każdy bez wyjątków pisze, czy mam wybrać Gwen, czy Marysię, to przypnę wam serducho. No i kochani, 17 tysięcy łapek w górę, jeżeli dzisiaj wbijecie, jeżeli wbijecie pod tym odcinkiem te 17 tysięcy łapek w górę, to obiecuję, tak nie zrobię takiego skamu i tak dalej, serio, powiem Marysi, że jestem Spider-Manem. I nie będzie tak, że ona w szpitalu będzie i tak dalej, że straci pamięć. Nie, po prostu jej powiem, że jestem Spider-Manem, więc już teraz chodźcie na dół i zostawcie 17 tysięcy łapek w górę. Wierzę w was, dacie radę. Nie zasubskrybujcie kanał, stawcie dzwona, stawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz, którą dziewczynę mam wybrać. To dzięki wam zadecyduję. Dziewczyny, 2 minuty zostały. Muszę wam coś pokazać. Muszę wam coś pokazać na zewnątrz. Bo tutaj ostatnio sąsiad, widzicie? W tym miejscu. No, widzę. Chodźcie, wam pokażę. Ale widzę. No widać idealnie przez okno. No. Na dworze zimno pewnie. O nie, no, drzwi się otworzyły do samochodu, patrzcie. Co? Patrzcie. Drzwi do samochodu się Luferno, co ty robisz? Nie, dziewczyny, przepraszam, ale... Ja nie mogę was wpuścić do domu. No wpuść nas, no. No durniu, wpuszczaj nas! Jak nas nie wpuścisz, to zrywiemy z tobą. Całkowity koniec kontaktu. Koniec, właśnie. Trudno. Nie mogę wybierać między jedną a drugą. Tak po prostu hop, siup i tak dalej. Ja muszę się zdecydować, nawet gdyby. Musicie to, dziewczyny, zrozumieć, kurde. I ja naprawdę przepraszam was, ale ja chcę, żebyśmy się nadal widywali. I z tobą, Marysiu, i z tobą, Gwen. Nie możecie mnie znaleźć w takiej sytuacji, ale naprawdę musicie pójść. Moja mama jest... Moja mama... Nie wiecie, jaka jest moja mama. Ona naprawdę źle zareaguje, więc proszę was, idźcie. Nie może po was w ogóle być śladu. Proszę, musicie to zrozumieć. Zobaczymy się w szkole, zobaczymy się na Messengerze, nawet na tym Teamspeaku luferek.pl, najlepszym Teamspeaku w Polsce, polecam. Ale proszę, dziewczyny, naprawdę będziecie miały ultra przypał, a ja nie chcę stracić z wami kontaktu. Mama mi zabroni przez to. Proszę. Ale... No, Ferno... Proszę, dziewczyny. Okej. Okay. Przepraszam, no ale naprawdę. Ja... No dobra, no. Chyba nie mam innego wyboru. Przepraszam, naprawdę. Do zobaczenia w szkole albo... Albo kiedy indziej. No idź, dziewczyny, proszę, bo ona zaraz stanie. Dobrze, już. Lufer, chcę ci tylko powiedzieć, że tęsknię za tobą. Ja za tobą też, Mary, tęsknię. Teraz szybko muszę jakiś okład sobie zrobić, bo... Moja mama mnie zamorduje, ona mnie zamorduje. Okład. Wstała! No to mamo, do zobaczenia na górze. Ale ja idę z tobą. Ja chcę się dowiedzieć, kto cię pobił. Niech mnie mamo nie pobił, musisz to zrozumieć. No to dlaczego tak wyglądasz? Nikt mnie nie pobił, proszę, nie rób mi siary, ja już mam dosyć. No nie, idziemy, chodź, idę z tobą. No, czy ty nie rozumiesz, że ja się po prostu przewróciłem? Przewrócenie by takich ran nie spowodowało. Przewróciłem się. No to ja to wszystko wyjaśnię, chodź. Przewróciłem się. Ja chcę na pewno potwierdzenie, że się przewróciłeś. Nie, idziemy? One już się patrzą. No to już nie ma odwrotu w takim razie. No to ty idź, ja zostaję. Nie, idziesz ze mną. Luferku, idziesz ze mną. Nie mam. Mam się zacząć sobie krzyczeć w szkole, na korytarzu? W tej chwili idziesz ze mną. Nie. Tej chwili idziesz ze mną. Nie, mamo, robisz mi siarę. Nie robiłabym ci siary, gdybyś się mnie słuchał. A co ma odsłuchanie do tego, że się przewróciłem? Chodź ze mną, to wyjaśnimy. Nie, mamo. Chodź ze mną w tej chwili. Masz 3 sekundy, a będzie Gargamedon. 3, 2, 1, 0. W tej chwili idziesz ze mną do tej szatni i wszystko wyjaśniasz. W tej chwili! Ej, co tam się dzieje? Może ja lepiej zamknę drzwi? Mam pojęcia, brzmi strasznie.
Jezu Chryste, to smog wawelski! Umrzemy tu! Ty byłaś w Krakowie? Idziemy? W jakim Krakowie? Mamo, ale no nie, no przestań! Już za późno! Idzie do mnie z tej szatni, wszystko wyjaśniasz! W tej chwili mamy ciebie serdecznie dosyć! Jeden! Dwa! Witajcie, kochani! Moglibyście zadawać Luferka, bo będziemy wejść. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani mamo Luferka. Witam. Możecie zapytać tylko, bo strasznie dzisiaj nie chcę się z nami przywitać. Jakoś nie jasne, nie ma problemu. Luferka, chodź, bo będzie jeszcze gorzej. Już cała klasa, kurde, z ciebie się śmieje. Dawaj. No ja czuję. Będzie lepiej niż gorzej. Luferku, masz 3 sekundy, albo zaatakujesz Molaxa. Stary, no. Ja nie chcę umrzeć! No kurde! No przecież ja ciebie chodź, tylko kojarzę. Chodź! Nie kłóć się! W tej chwili siadać! Mamy nową nauczycielkę? Kurde, dyktatura. Jeszcze się ktoś odezwie, a nie ręczy ze siebie! Mogę do toalety? Nie! Dobrze, więc ja bym chciała tylko jedną sprawę wyjaśnić. Pobicie mojego syna. Czy ktoś o tym coś wie? Nie. Ktoś go pobił? Nie. Ci chyba okulary przydadzą, bo jak widzisz, on wygląda jak pół nieszczęścia, a ty się pytasz, czy go ktoś pobił. Przepraszam. Naprawdę, zapisz się do okulisty. Ja nie wiedziałam. Nie wiedziałam, wystarczy tylko spojrzeć. No teraz to widzę. Nagle oczka wróciły, ojeju. Dobrze, kto coś wie? Nie wiem. Nikt? Ja, proszę pani, wiem, że ja nic niestety nie wiem. O, mądry się znalazł! Pewnie na lekcjach też jesteś taki mądry, tak? A jeszcze właśnie, przyszłam, wiecie, gdzie jest pokój na 4, ktoś by mógł mnie zaprowadzić, bo nie wiem, czy Luferek tego będzie chciał mnie zaprowadzić. Bo przyszłam w sprawie wyjaśnienia 7 jedynek. Nie. Pewnie, co wiecie coś na ten temat, co Luferek odstawił na lekcjach? Nie. Nie. Proszę pani, my już nie mamy tych 7 jedynek, bo nas odwołaliśmy się do tego. No odwołaliśmy się. Odwołaliśmy się. Ojeju, a jeden Luferek ma te jedynki, tak? To jest niemożliwe. Tak jakoś wyszło. Cześć klaso, zgadnijcie co, moja mama mi odwołała te moje jedynki i mam teraz lepszą średnią. On przyszedł! A może coś tak? Ojaj. I na pobicie mojego syna? Uciekaj na tek. Co? Uciekaj! No może coś wiesz na temat jedynek, co odstawił Luferek na lekcjach? Nie przerywaj mi, jak mówię! I na temat jego pobicia. Uciekaj lepiej! Ogłupiałeś, czy języka ci by się zabrakło? O mój Boże, Michael Jackson tam jest! On tam, proszę pani! Nie zmienię tematu! Lipa. No, słucham teraz. Luferek, ona jest dziwna. Co tym razem zrobiłeś? Nie zrobiłem, mam je 7 jedynek, których nie miałem. Co się stało? Nieważne. No, czyli nikt nic nie wie, tak? Tak. Czyli u kogo się wszystkiego dowiedzieć? Rektora? U Luferkę. Niby mówię no, wszystko. Tylko gdyby Luferek chciał mi cokolwiek powiedzieć. Bo się nagle zrobi taką niemową. Może u dyrektora? A próbowała pani poprosić? Wszystkiego próbowałam. Boże, to nie próbowała prosić, cały czas się darła. Nie darłam się! To ja proponuję poprosić. Ja proponuję psychologa rodzinnego. Ty mi nie płucz, jak jak to psycholog nie, rodzinny? Mogę podać numer. Nie uczył ojca dzieci robić, czy coś takiego, nie? No. W tej chwili na tyk siadaj. Ja mam numer do sądu rodzinnego, mogę podać, bo byłem raz na... Oj, mądrzy się nagle znaleźli! Dobra, 7 jednak trudno, pogadam z nauczycielem, dyrektorem, tym normalnym pedałem osbornym, czy kim wie co, ale kto go pobił? Ja wiem, proszę pani. Datek, na sprawcy, tak. Sprawcy. A tu jestem sprawcą. Nie mam pojęcia, ale wiem, że to był sprawca. Jeśli taka jest twoja klasa na co dzień, to ja naprawdę chyba cię znowu przepiszę. Nie. Banda idiotów. Ej, mamo! Tylko się dowiem. Czy któraś osoba z tu obecnej naprawdę go pobiła? A nie ręczę za to, że będziecie normalnie mogli wracać do domu po lekcjach. Czy w ogóle będziecie mogli gdziekolwiek pójść? Proszę pani! Psychiczny. Ja jestem młody, chcę żyć. Nie jestem przyzwyczajony. Ja naprawdę mam numer do psychologa. Oj, to może zwolnić dla ciebie, co? Przyda ci się!
niech odpowiedział. Pani, napiszcie komentarz, czy moja mama przesadza, czy nie, to czytam. Serducho, zostawcie teraz 17 tysięcy łapek w górę. Każdy bez wyjątków zostawia 17 tysięcy łapek w górę. Żadnych łapek! Uspokój się w końcu, dziecko! Zaraz tą kamerę cię po prostu zabiorę! Ratujesz mnie już! Nie gwisz, nie jesteś w lesie! W lesie się gwiszcza? Tą czapkę też mógłbyś w końcu zdjąć! I umyć w końcu te włosy! Bo ja nie wiem, co mi się znajduje, czy w ogóle tam coś jeszcze jest! Pewnie ma tłuste. Dzięki, Peter. Wracaj! No dobrze. Może dyrektor coś wie. Skieruj się do niego po waszych lekcjach. A mam pytanie. Słucham. Dlaczego pani się na nas drze, skoro my nic o tym nie wiemy, a pani jest na nas zła? Może bo jesteście jego klasą i on spędza z wami 90% czasu! Nazywaliście go sterydym, chciał się ze szkoły wypisać, miał problemy! Ale się wypisał. I teraz się czegoś go pobił. Tam się pobić nie mógł. To jest druferek, on jest zdolny do wszystkiego. Właśnie. No to mi racja. Ja też jestem zdolny do wszystkiego, wiesz o tym? Zauważyłem. Przez takie odzywki, nie wiem, czy dobrze skończysz. A czy to się nie zalicza do dręczenia uczniów w szkole? O, zgadzam się z kolegą. Plus proszę jeden. Nie jestem nauczycielką. Ale proszę pani, jest ale pani rodzicem. Chwileczkę, ja już tutaj szukam w telefonie. Aha. O, mam to. Mogę panią podać teraz do sądu za groźby. Coś ty powiedział? O, dzwonek! O, dzwonek! Mamo, czekajcie, z wami! Co? Co? Nie, proszę. Nie. Mamo, nie jest to dobry pomysł, żebyś szła na wychowawczą. Wiesz? Ale to jest cudowny pomysł, spotkam się z swoim nauczycielem. Ale ty i on, to wiecie, to tak ogień, woda. Idę na twoje lekcje i nie przekonasz mnie, żebym nie poszła. Ej, spanowa. Idziemy, bo się spóźnicie wszyscy. Wagary może teraz, chodź może. Tak. W tej chwili! Dobra, chodź. Dobra, idziemy. O Jezu. Ale Ferku, ja chcę komentarz do sali drużkowania. Nie, mamo. Nie. Luferku? Tak? Napiszcie, kto go pobił, a przyjdę mam serduszko. Tak, idziemy. Nie piszcie. Idziesz czy nie? Czuję się bardzo źle. Oj, przykro mi. Bardzo źle. Mamo, naprawdę, to jest zły pomysł. Już za późno. Chodzimy. Nie. Wchodzimy. Wchodzimy w tej chwili. Nie, mamo. Już, otwieraj. Nie. W tej chwili otwieraj te drzwi! Okej. Jezu Chryste, co to za syrena szkolna tam wyje, jakby, nie wiem, ktoś tam kota palił, albo co gorsza, nie wiem, ktoś tam bym kogoś zabijał. Co tam się dzieje? Proszę pana. Dzień dobry. Dzień dobry. Co to za spóźnienie? Proszę się nie drzeć mojego syna. Właśnie widać, kto go wychowuje. O, a pan to jest pan Osborne, tak? We własnej osztowie, siadaj, rzecz, a nie stoić jak dureń. No szybciej siadaj, a nie tak się guzdrzysz, jakbyś był, nie wiem, na wycieczce szkolnej, nie wiem, na pielgrzymce. Ale czy pan może? Mogę, bo to jest moja klasa. Ale to jest mój syn. A mnie to nie obchodzi, on jest teraz w szkole, jest pod moją opieką. A jeszcze te, ja mam z panem pogadanie. Jest lekcja, jeżeli pani chce ze mną porozmawiać, to na przerwie, a nie podczas zajęć. Mówisz tu, to jest godzina wychowawcza, godzina luźniejsza, więc mogę z panem teraz porozmawiać. Nie ma żadnych wychowawczych, mają teraz dodatkową godzinę polskiego, jakby co? Pani chciała wiedzieć. To... A dyrektor się nagodził? Serio? Bo co? Chyba, żeby była kolejna godzina polskiego, to musi się dyrektor zgodzić. A ja chcę podpowiedzieć. Nie musi! Wynocha za drzwi już! Nie wyjdę, póki pan mnie nie porozmawia. Wynocha, albo zadzwonię do pani pracy i pani tam zaraz zwolnią. Oj, przepraszam, na razie nie pracuję, bo mam małe dziecko. Pokojówka na małym fotonie. Nie będzie pani pracować. Aj, won! O, dzień dobry. Przepraszam za spóźnienie, ale no... Stać! Tak... Pod tablicę już! Ale... Oboje! No to dobrze. A pani niech wyjdzie, już! Już proszę wyjść na... No, dobrze, widzimy się na przerwie. Mamy, proszę, a wy co? No bo... Pociąg nam... Tak, pociąg wykoleił się. Dwie jedynki siadać już! Ale my proszę się tylko pana, to... i to nie dwie jest... jedynki! Nie jestem z tego przedmiotu. Co za niesubordynacja. Gdybym ja tak w firmie miał takich pracowników, to byśmy nigdy nic nie stworzyli. Dobra, więc sprawdzam tą listę po raz... któryś. Dam Manartę.
Obecny. Kejdaniti. Obecny. Kelku. Obecny. Krzyś. Krzyś! Obecny, czwoku! Obecny. Pan spóźnialski numer jeden. Obecny. Pan Boże się Boże. Ja? Nie, kurde, święty turecki. Od kiedy ja jestem na liście na początku? Co to jest turecki? Jaki kraj to jest Turcja? Obecny jestem. Jestem kebab robię. Netheo. Obecny. Nikol. Obecna. Piterek. Obecny. Sypka. Spóźnialska. Obecna jestem od początku samego. Tak, tak, Smi. Jestem. Smolax. Jestem. O, obecny. Sandwich. Obecny. Panowa. Obecna. Teł. Obecna. Viviante. Obecna. Wikusia. Obecna. Nikodem. Dzień dobry, obecny. Kasia. Myślałem, że będzie przypoza, to sobie powiedział, że dzień dobry. Shadow Blue. Obecny. Lolcia. Obecna. Zeus. No, jestem obecny, proszę pana. Przewróciłem się na schodach. Jedynka dla pana Zeusa za... Jestem! Obecny się mówi, geniuszu! Powiedziałem, jestem nie. Obecny! A pan co? O! Hardcore. Za drzwi won. Do widzenia. Za drzwi nie zdajesz z polskiego, won! Kuba. Jestem obecny. JJ Joker. A pan co, niemy? Halo! Obecny. Dasajt YouTube. Faksmerek! Obecny. Pan to chyba do klasy specjalnej. Dobra, Kahime. Obecny. Dobra, z racji tego, że ferie się zbliżają i że jestem waszym, Boże się Boże, wychowawcą, musicie wybrać sobie miejsce, gdzie chcecie te ferie spędzić. A my nie chcemy ferii, tak gadaliśmy. Daleko od pana! Jak najdalej. Do w swoich domach! Ja też tych ferii nie chcę, ale niestety wasz kochany pan dyrektor kazał wybrać wam razem ze mną to miejsce, gdzie chcecie spędzić te ostatnie w waszym życiu ferie, bo inaczej, jeżeli nie zadecydujecie, to wyślę was wszystkich na gułag! Nie, to jest. Gułag to jest... weź szybko w Wikipedię, stary. Spanowa, gułag to jest takie ciężkie więzienie w Rosji na Syberii. Chcesz jeszcze coś wiedzieć? Nie. A co to Rosja? Co to Syberia? Takie gorsze podlasie. Daj. Banda idiotów. Mówi pan, dobrze. Mówi pan o swoich pracownikach? Bo ci rzucę tym telefonem. W drugie oko. To kto ma... Albo nie. Ja wybiorę, kto będzie miał propozycję. A, no to fajnie. Super. Natomiast za klasę demokratycznie, to pan wybierze sobie pewnie z panową, która wybierze Podlasie. Ale to byś sam się... Tak! Super. Super. Powiedzmy. Pięć osób. Niech przyjdzie pan Spóźnialski, Kuba. O, ale fajnie. Wybierz coś fajnego, proszę cię. Dobra. Plecak zdejmić z banie! Dobrze, proszę pana. Ale ty też na środek już. Dobrze. Powiedzmy... Chodź na tek dalej. Teu! Na środek! Panu Ferezy z Maxem też! No nie... Na szczęście nie. Proszę, wybierzcie coś dobrego. Była pani Zofia, to bym się cieszył, że mogę wybrać Mirsa. Teraz to się czuję, jakbym miał przykładany pistolet ja do głowy. Ja was słyszę! I środek tam nie jest! Jak to nie? Jak to? Proszę pana, według geografii... Środek według geografii to ty masz dwóje. Ale z tego co pamiętam, to Ziemia jest okrągła, więc teoretycznie zawsze jesteśmy na środku, bo pod nami jest jądro Ziemi zawsze. Widzi pan jaki mądry? No to pan się tak wyrwał, pan wybiera pierwsze miejsce. Już, proszę na środek. Dobrze. Coś fajnego. No to... I ja... Jestem za. O tak, świetnie. Ja też. Tak. Póki nie on jeszcze nic nie powiedział. Przepraszam. Miejsce na ferie. Na ferie. To proponuję pojechać do Warszawy na ten, do sklepu X.com, bo oni tam mają fajne akcesoria. O tak, super. Pojedźmy tam. Tak, Warszawa, stolica, śmierdzące miasto, gdzie nigdzie nie da się dojechać. Nie, Warszawa jest fajna. Ona jest fajna, proszę. Jeszcze Wisła jest zaśmieszona. Siadaj, jedynka, Neteo! Podobało się.
I spróbujcie ktoś z was teraz się odwołać do dyrektora, to się przekonacie na własnej skórze. Miałem takie pytanie, dlaczego ja ten... Milcz! Fajnie, super. Tmorax! A ile tam będziemy? Całe ferie. 2 tygodnie, tak? Tak. Proponuję dom Blaszki. Co? Dom tego biedaka? Jezus, duży dom przecież, ma pełno pięter i wszystkiego. On jest chyba zazdrosny, bo jego ojciec Blaszki jest bogatszy od Normana Osborna. Co? Jak on ma małego chyba. Co? Jak ten palant nie jest prezydentem, tylko szukuje wszystkich. Jest prezydentem miasta. Co z tego, co jest? Dla mnie nie jest prezydentem. To jest koordynacja z kraju. O, to ciekawe, dlaczego nie obronił tych niewinnych ludzi oraz tego banku. No ale jak miał obronić całe miasto naraz? Tyle ludzi tak jest zagrożonych. Właśnie, nie da się wszystkich uratować. I dlaczego jest biedny? No, ale pan też przecież nie uratował. Się nie gadaj, Smolak, bania! Bania u cygana. Bania u cygana. Chcecie dostać pojedyncę? E, nie, już dostałem. Kuba na środek. No, no nie. A ja to co? Propozycje. Właśnie, nie wiem, no to może jak nie do Warszawy, no to może do Gdańska. Co? Tam śmierdzi? Śmierdzi rybami, jakieś Trójmiasto połączone jakimiś kurde drogami. Gdańsk jest fajny. Jeszcze tam, co będziecie tam robić? Co, łowić makrele albo jeść ryby za 23 zł? No, a Gdańsk jest fajny, byłem tam nieraz. Jest głupi! Byłem na kajakach ze Srekiem, z Marysią i z Natkiem. Mierzi rybami tam, tam jest wszystko drogie. Siadaj, pała! Tam pan śmierci rybą! Kolejna ryba! Tam pan śmierci rybą! Kolejna jedynka! To obraźliwe, przecież! Panie! Muszę mówić Natek. N, due, rike, pak. Kogo? Goblin. Dorwie, kogo? Co? Co? Na kogo wypadnie na tego teł? Goblin? Co on powiedział goblin? Napiszcie dlaczego, napiszcie dlaczego powiedział goblin, to przyjdzie wam serce. Po pierwsze po was będzie miał chorobę rekomocyjną i zażdżyga ten cały samolot. Po drugie, co wy tam będziecie robić? Co, zbierać kokosy? Łapać pokemony? To jest niedorzeczne, wy macie się uczyć, wy jesteście w trzeciej klasie gimnazjum. Na feriach. Gadaj, pała! No właśnie, za 3 lata będziemy mieli egzaminy. Cisza! Się pan. Matury nie zdam przez pana. Po trzecie, Hawaje są przereklamowane, byłem tam 34 razy. Musimy zwiększyć. Jak było? Zdać egzamin. Nie powiem tu tego słowa, bo to jest... 34 to limit, to 33, tak? Kolejna jedynka. No, panie Luferku. No to ja mam taką propozycję, taką w sumie wydaje mi się, że fajną, no bo tak mi się wydaje, że może być fajna, bo tak, bo fajna może być, mi się tak wydaje, bo wiecie. Wydawać mi się może, że wydaje mi się, że będzie okej. Okay. Więc jeżeli okej, okay, no to wydaje mi się, że będzie dobrze. Mów! No. Ja z racji tego, że to nasz ostatni po polsku rok, mów i wyraźnie. Nasz ostatni rok, więc w sumie fajnie byłoby się pożegnać z panem Góralem w górach. Cisza! Cisza! Cicho. Przepraszam. Dlaczego góry? No bo, no tak jak powiedziałem, no w sumie fajnie by było, bo już tam byliśmy i będziemy mieli zniżki, więc pan się nie będzie miał pan problemów finansowych z nami. I w sumie fajnie by było góry, bo tam nie ma ludzi i tak dalej, no. Nie ma pan kogo denerwować? Dobra. To jest za tymi górami Luferka. Ja! Dobra, w takim razie jedziemy w te góry. Tak, siadaj, chociaż ty nie dostaniesz jedynki. Haha, żartowałem, jedynka. Tak. Ja by się tego spodziewał. Według mnie powinna być piątka. Niespodzianka. Dobra, ale po pierwsze, czemu ty udajesz jakiegoś pirata? Ja nie udaję pirata, tylko się przewróciłem na schodach.
Mhm, takie obrażenia nie są po przewróceniu się po schodach. Wyglądasz jakby cię... Oj, Runden, co to koło... Co pan powiedział? Co pan powiedział? Nieważne! Co pan powiedział? Napiszę, kochanie, komentarz, co on powiedział, to przypnę wam serducho. Dobra, tylko zaraz, czy ja to znajdę to... A, tu jest jakiś folder. Ukryte, pani Zofia... Ale to chyba prywatne. To nie można tego robić. Cisza! Dobrze, skąd pan masz prawo? Kochani, jeżeli zostawicie 17 tysięcy łapek w górę, to obiecuję wam, że odwiedzimy panią Zofię w szpitalu. Już teraz zostawcie łapkę w górę, to odwiedzimy ją. Napiszcie jeszcze raz w komentarzu. Lufer, chcemy, żebyście odwiedzili panią Zofię, tęsknimy za nią. To przypnę wam serducho, bo ten nauczyciel, ten wychowawca jest straszny. Ja słyszę! To chyba dobrze, jak na pana wiek, to nie powinien pan tracić w słuchu. Dobra, bo zaraz będzie dzwonek. Także macie wszyscy na jutro przygotować 20-stronicowy esej o górach. Esej? Ile? Ma 10 stron? 10-30? Nie, 10 to jest idealna liczba moim zdaniem. Nie musi być więcej. A czy pan wie, co to życie? Chyba a wiesz, co to jest dobra oceny? Teraz wynocha na hol, już! Ja? Dobrze, już. Do widzenia! Do widzenia! Do widzenia! Niech pana nie dźwięk! Do widzenia! Niemiłego dnia życzę! Lufer, idziesz? Do widzenia! Mam zostać, bo moja mama idzie. A, tak, dobra. Co? Ktoś plecaka zapomniał! Dzwony. Jeden, nie masz plecaka, idź. Niech pan nie... A, idę. Przepraszam. Co pani tu robi? Nie musi się pan drzeć, pan jest nienormalny, ale na... Albo wie pan co, ja wezmę jeszcze koleżance, bo... Ona to jednak zapomina. Co pani tu robi? Proszę pani. Dobrze, dzień dobry, jestem... Dzwonek był, więc jestem. Dzwonek jest dla nauczyciela. Ale jak widać, uczniów w klasie nie ma, więc jest już przerwa. Proszę o to, żebyście opuścili tą salę. Nie, ponieważ pan powiedział, że na lekcji nie porozmawiałam, więc teraz na przerwę przyszłam. A z Luferko, chodź do pierwszej ławki. Muszę? Musisz. Dobrze. Więc ja przyszłam w sprawie... 7 jedynek mojego syna. Czy mogliście wiedzieć, o co chodzi? Dostał, tak jak wyjeżdżasz na klasy, dostał za swoje zachowanie oraz pyskowanie do nauczyciela. Ale reszta klasy, jak widziałam, nie mieli tych 7 jedynek. Bo się odwołali, ale niestety całym tym przywódcą tego był pański syn. Przywódcą z czego byłem? Że się odwołali? Burdy oraz... Oraz niesubordynacji. Każdy z twojej klasy, każdy przyznał, że to ty to zaprowadziłeś. Nie, nikt pan nie kłamie tutaj mojej mamie, bo nie byłem w ogóle w trakcie tworzenia... Cisza! Nie, kurde, niech pan nie przerywa! Ja nie jestem dzieckiem! Jesteś. Nikt takiego nie robiłem, niech mi pan nic nie wmawia. Jesteś przewodniczącym klasy, czy nie? No, co ma to do tego, że jestem przewodniczącym klasy? No to odpowiadasz za nich, durniu! I tak ale zostanie! Ale proszę tak nie mówić do mojego syna i proszę cisza! Nie mówić do niego. Nie jestem dzieckiem, żeby pan mógł mnie ociszać. Jestem dorosłą osobą, tak jak pan. I tak, bez męża i dwójką dzieci... Co robił mój syn, że dostał te 7 jedynek? Co robił? Co robił? Prowokował klasę, żeby się prowokowała. Ale to dokładny przykład, poproszę. Jaki? Ja tu prowadzę normalnie lekcje, a on zaczyna drzeć się ze wszystkimi w niebogłosy. Luferku, powiesz coś na ten temat? Nie, bo tak nie było. Cała klasa się gara. Nie, ja nic nie prowadziłem, nawet samochodu nie umiem prowadzić, a co dopiero prowadzić. Jest przewodniczący, on powinien ogarniać ich wszystkich, łamieć ich za... Trzymać za włosy, a nie... Nawet gdyby, to powinien dostać za uwagę za zachowanie, a nie kurde 7 jedynek za oceny z języka polskiego. Bo nie umiesz się zachowywać i nie umiesz etyki nawet. To było mi wpisać 10 nagannych, albo 7 nagannych, a nie 7 jedynek z Polaka. Dobrze, tu Lufrek ma rację, bo za zachowanie nie może pan wstawić jedynki. Może tylko wstawić pan uwagę. Gdzie musi być dokładnie opisane, za co dostał uwagę. A czy pani kończyła polonistykę? Nie, ale to była godzina wychowawcza. Nie, to był polski. Luferku?
Godzina wychowawcza. Polski. Godzina wychowawcza. Ja bym poprosiła jakiś dowód, że pan może zmieniać sobie lekcje, kiedy pan chce. Mam na to pozwolenie od dyrektora, ponieważ oni nie mieli nic do mówienia. Ale to była godzina wychowawcza, gdzie pan jako ich nowy wychowawca powinien się z nimi zintegrować, zapoznać, a nie prowadzić lekcje. Gdzie są oddzielne godziny na lekcje języka polskiego. Ale nauczyciel ma prawo do zmieniania godziny lekcyjnej na lekcję swoją, którą prowadzi, ponieważ nie wyrabiają się z programem nauczania. Tak, ale... Ponieważ polskiego nie mieli przez pół roku, więc ja całe te pół roku muszę nadgonić. Pół roku, miesiąc nie mieliśmy, proszę pana. Tak, ale... jeśli uczę... Nie kupię to, wylocha! Nie wyjdę stąd, dopóki nie dowiem się wszystkiego! Wynocha, bo pani straci drugie dziecko. Ej! Czy pan mi grozi? Hej! Co jest? Czemu ty jesteś taki silny? Zostaw moją mamę! Jeszcze raz nie utkniesz! Dobrze, Wyferku, już, spokojnie. Idziemy stąd. Pajac. Ja zgłoszę to do dyrektora, bo nie życzę sobie, żeby mój syn miał takiego wychowawcę jak pan. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję za rozmowę i do widzenia. Co to za siła? Kim on jest? Wyferku, idziesz? Do zobaczenia niebawem, pajęczaku. O mój Boże. O mój Boże. On jest chyba goblinem. Luferku, wszystko dobrze? Może musisz iść do domu? Mamy jeszcze dwa niemieckie. A, no dobrze. To w razie czego dzwonię, jakby to się działo, to ci dzwonię, bo... Z tym facetem ja też mnie nie wytrzymała długo. Ja, Luferku, przepraszam, że ci podejrzewałam. Ja powinnam ci uwierzyć. No bo Jezu, ja myślałam, że ten nauczyciel by jest normalny, przecież w telewizji jak się wypowiadał. Ach, to po prostu... Boże się Boże. Jeszcze raz cię przepraszam. Jutro jeszcze będę dzwonił do dyrektora i pewnie się jakoś widzę do niego, mówię, żeby wyjaśnić to wszystko z nauczycielem. Jeszcze z trójką klasową z rodziców się zgadam i może tam się go wyrzucić, bo... Nie życzę sobie, żeby on był twoim wychowawcą. Dobrze. Luferku, wszystko dobrze, bo taki blady się zrobiłeś? Luferku? Tak. Blady się strasznie zrobiłeś, wszystko na pewno dobrze? Trochę się źle czuję, wiesz, ale to... Chodźmy, że cię zwolnię, naprawdę. Nie. Ja po prostu muszę po szkole pobyć sam i chyba się spotkam albo z Marysią, albo z Gwen, wiesz? No dobrze, ale czy to naprawdę dobry pomysł po ostatniej kłótni? Powinienem porozmawiać chyba z Marysią, muszę jej coś powiedzieć. No muszę dobrze, jej powiedzieć, że jestem Spider-Manem. Kim jesteś? Zawsze, kiedy chcę ci mało to powiedzieć, albo komukolwiek, to jest mi przerywane. Ale... To powtórz po prostu. Nie. To chyba jest jakieś przeznaczenie. No dobrze. To nie wiem, to możesz powiedzieć, jak pójść do Marysi, czy tam do Gwen, ale na przerwie zjedz się, bo masz naprawdę blado. Okej. Dobrze, Wyferku, ja cię przepraszam jeszcze raz. Kocham cię i po prostu nie powinnam cię wywiniać. Dzięki, mamo. Ja, kurczę, ja mam pomysł. Ja ci zrobię kebaby, obejrzymy sobie jakiś film razem. Krzysiu też tam może się dołączy. Będzie fajnie, odstresujemy się, dobra? Mhm, dobra, nie ma problemu. Dobra. Tata, miłego dnia, już uciekam. Trzymaj się, mamo, papa. Papa. On jest goblinem. On jest na pewno goblinem. Ja chyba usłyszałem, że mówi do mnie pajęczaku. Napiszcie, kochani, komentarz, czy ja dobrze słyszałem. Bo ja mam problemy ostatnio przez tą... Ja mam problem przez to, że miałem tą bitwę z Ironmanem, miałem problem ze słuchem, więc napiszcie teraz, proszę. Czy dobrze usłyszałem, to przypnę wam serce. O mój Boże. Jeżeli on jest goblinem, nie chcę zabić swojego nauczyciela. Jeden niemiecki, był dzwonek. Napiszcie, kochani, komentarz, czy on jest goblinem, to przypnę każdemu bez wyjątków serducho. Każdy bez wyjątków pisze. Idę. Niemiecki.
jesteś. Jestem, jestem. Leć za mną. Postaram się lecieć twoim tempie. Bardzo śmieszne. Ha, ha, ha. Jestem szybszy od ciebie. Tak, tak? No to goń mnie. Hej! O mój Boże. Spider-Manie, witaj w moim domu.